Ten gość jest bardzo dziwny. Witamy w Watchmojo Polska, a dzisiaj odliczamy nasze top 10 złowieszczych momentów Ricka w Ricku i Mortim. What the hell? What happened back there? Why don't you ask the smartest people in the universe, Jerry? Oh yeah, you can't. They blew up. Publikujemy nowe filmy każdego tygodnia. Zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Przyjrzymy się najnikczemniejszym czynom, jakie nasz ukochany antybohater Rick Sanchez kiedykolwiek popełnił. Niektóre z tych momentów są głównymi punktami fabuły kreskówki, więc uważajcie na spoilery. Does evil exist? And if so, can one detect and measure it? Rhetorical question, Morty. Numer 10. Gdy sprzedawał broń zabójcy. Hey, Rick! Here you go, 3000 flurbos. Dla Ricka moralność to dość subiektywny temat, a subiektywny znaczy tu tyle, co dla frajerów. W drugim odcinku drugiego sezonu Rick zabiera Mortiego na małą transakcję. Sprzedaje niebezpieczną broń bardzo entuzjastycznemu zabójcy, Chrombopulusowi Michaelowi. So this shoots antimatter? My target can't be killed with regular matter. Po co chciał pieniędzy? By sfinansować badania? By pomóc w dążeniu do obalenia tyranii Galaktycznej Federacji? Nie. Po to, by zdobyć tokeny do jego ulubionego miejsca z grami wideo, pikseli i żetonów. Zabawna odrobina nihilizmu, ale też dosyć pokręcona, jak się nad tym zastanowimy. Numer 9. Gdy znęcał się psychicznie nad Summer i Mortim. Jeez, Rick, you can't say F you to your granddaughter? I just did, Morty. Here's dessert. You. Dziadek roku to nie jest. Chociaż może nie wydawać się to tak szokujące jak niektóre inne wpisy na liście, przemoc słowna jest podła. Chociaż wielokrotnie pokazywano, że Rick kocha członków rodziny, nie waha się regularnie obrzucać ich obelgami i osłabiać samooceny. Tego typu mieszane przekazy mogą zepsuć człowieka. Uraz związany z tak gwałtownie niestabilnym ojcem doprowadził już jego córkę, Beth, do stanu zaawansowanego alkoholizmu z ciężkim piętnem porzucenia. A Morty jest żywą, oddychającą twarzą niepokoju. Summer jest bardziej zahartowana, ale takie rzeczy po prostu niszczą człowiekowi psychikę. Numer 8. Gdy poniżał Jerry'ego. Hey Jerry, don't worry about it. So what if the most meaningful day of your life was a simulation operating at minimum capacity? Mówiąc o zniszczonych członkach rodziny, nikt nie obrywa tak jak Jerry. Okej, jest niekompetentnym głupkiem z za wysokim mniemaniem, ale w większości jest nieszkodliwy. W całym serialu Rick docina mężowi swojej córki, dając do zrozumienia, że nie tyle go nie lubi, co po prostu go nienawidzi. Pretty cool, huh, Morty? Oh. I thought it was cool. Okay, but what you think, Jerry? Jasne, Beth i Jerry spiknęli się, gdy Rick był poza życiem córki, jednak Sanchez nie widzi tego w taki sposób. Jerry wciąż mierzy się z bezrobociem, a częścią tego problemu jest jego brak pewności siebie. Samoocena jest trudna do zbudowania, gdy mamy teścia, którego żona broni za wszelką cenę, a on ciągle poniża nas przed dziećmi. Jerry, it's your house. Whatever you say it is how it is, but I think a blind man could see that Beth is looking for the door. Numer 7. Gdy nawalił z jednością. Maybe it's part of getting old. Maybe I just missed being with a collective. Śmiało można powiedzieć, że w relacjach 1 na 1 Rick najlepszy nie jest. Dlatego jeśli chodzi o relacje 1 na milion, wszystko się psuje. Po ponownym spotkaniu wydaje się, że Rick i zbiorowa świadomość o imieniu Jedność rozpalili dawny ogień. Jednak od czasu ich ostatniego spotkania Jedność dojrzała i stara się odpowiedzialnie rządzić tymi, których przejęła. Ale któregoś razu z Rickiem niemal traci kontrolę. Zdając sobie sprawę z jego złego wpływu, Jedność odchodzi, ale jest wstrząśnięta tym doświadczeniem. Rick również, a następstwa doprowadzają go do jego największego doła w całej serii. Numer 6. Gdy stworzył i porzucił Abradolfa Linklera. Great. Who invited Abradolf Linkler? To chyba żadna niespodzianka, że Rick chciałby się pobawić w Boga. Próbując stworzyć moralnie bezstronnego superprzywódcę, połączył geny uczciwego Abe'a Lincolna i Adolfa Hitlera. Wynikiem jest Abradolf Linkler, pomieszany klon, który jest dosyć chaotyczną i nieoczywistą postacią. You brought me into this world, a suffering abomination, tortured by the duality of its being. But I shall finally know peace when I watch the life drain from your wretched body!
zawsze sprzeczny ze swoimi sprzecznymi ideologiami. Jak potwór Frankensteina, szuka odpowiedzi u swojego stwórcy. Rick nie postrzega go jednak jako zdezorientowanego człowieka, ale jako nieudany eksperyment i niewyrzucony worek śmieci. Po tym jak Linkler wytropił Ricka i próbował się odkupić, Sanchez porzuca go na obcej planecie. Numer 5. Gdy wziął udział w czystce. You know, sometimes it's called the cleansing or the red time. There was this one world that called it just murder night. Rick mniej więcej wiedział, co się szykuje, kiedy pokazał swoje podekscytowanie na planecie wykonującej czystkę. Morty, który utknął na planecie razem ze swoim szalonym dziadkiem, jest słusznie przerażony. Rozwiązanie Ricka? Trochę się oczyścić. We're totally justified because we're saving a little girl. I mean, we're both free and clear to murder these people. Morty powinien chyba stłumić swój gniew, by to przetrwać, prawda? Zamiast próbować chronić swojego wnuka, Rick prosi Summer, by wysłała im kombinezony bojowe, aby mogli skuteczniej walczyć i zabijać. Wkrótce Morty pęka i ogarnia go furia. Terapeuta to całkiem niezły pomysł. Pomógłby rozładować Mortiemu ten ciężki bagaż emocjonalny. Numer 4. Gdy zmusił Mortiego do przemycenia meganasion w tyłku. Just come help me get these seeds, alright, buddy? Sure thing, Rick. Budząc Mortiego w środku nocy, Rick namawia go do szalonej przygody, w której bardzo długo Morty nie wie, o co chodzi. Rick szuka meganasion i chce, żeby Morty mu pomógł. Ale po tym jak Morty łamie nogi, a Rick poświęca swój czas, by je naprawić, są zmuszeni przejść przez odprawę celną prowadzoną przez Galaktyczną Federację. Ponieważ nasiona są nielegalne, Rick prosi Mortiego, by ten wsadził je sobie w tyłek. A to ma działanie narkotyczne. Na domiar złego, w drodze do domu, Morty zabija kosmitę. Numer 3. Gdy stworzył kieszonkowe uniwersum. Wait for the ramp, Morty. They love the slow ramp. Really gets their dicks hard when they see this ramp. Energia odnawialna to świetna sprawa. Jednak pomysł Ricka na ciągłą energię polegał na stworzeniu mini świata i daniu żyjącym tam stworzeniom zadania ciągłego wytwarzania tej energii. Próbuje bronić swojego systemu, mówiąc, że jego ludzie z miniświata coś z tego wyciągają. Jednak Morty słusznie zauważa, że to wciąż niewolnictwo. You have a whole planet sitting around making your power for you? That's slavery. It's society. They work for each other, Morty. Co gorsza, gdy wchodzi do środka, by dowiedzieć się, dlaczego jego akumulator samochodowy, rzecz, którą zasila miniświat, nie działa, chce zmusić stworzenia, by z powrotem mu służyły. Rozwala tyci świat, niszcząc nie jeden, a dwa nowe wszechświaty w tym procesie. Nothing you do matters. Your existence is a lie. Numer 2. Gdy zniszczył galaktyczny rząd, Radę Ricków i Jerego. Grandpa Rick! Duh. Mimo tego, jak może to wyglądać na liście, Rick to skomplikowana postać ze skomplikowaną przeszłością. Ale odkąd go poznaliśmy, stało się jasne, że trzy rzeczy wkurzają go szczególnie. Jerry, Rada Ricków i Galaktyczna Federacja. Po aresztowaniu wygląda na to, że cała trójka ma go w końcu z głowy. Dopóki nie okazuje się, że aresztowanie było tylko częścią planu Ricka, by pozbyć się ich wszystkich za jednym zamachem. Mission accomplished, boys. Pull me out. Roger that. Gdyby Jerry był bardziej błyskotliwy, może zdałby sobie sprawę, że rozwód to dla niego w pewien sposób ratunek. Pozostałe dwie frakcje spotkał dużo bardziej krwawy los. Numer 1. Gdy skronenbergował ziemię. Hey, there's no dangers or anything or side effects, right? Whoa, what am I, a hack? Go nuts, Morty. Największe zalety Ricka to umiejętności racjonalizacji i adaptacji, ale to również jego największe wady, przez co bywa zbyt obojętny i koniec końców nieczuły. Kiedy eliksir miłości, który tworzy dla Mortiego, łączy się z wirusem grypy, zwariowane geny, które wymieszał, zarażają całą ludzkość. Okay, well, sometimes science is more art than science, Morty. A lot of people don't get that. Jednak zamiast niestrudzenie pracować, by znaleźć antidotum, uratować córkę, wnuczkę i zięcia, porzuca ich i całą planetę na pastwę okrutnego losu. Whole planet of Cronenbergs walking around down there, Morty. At least they're not in love with you anymore, though. It's a huge step in the right direction. Biorąc tylko Mortiego, Rick znajduje nową planetę na równoległej linii czasu i wyjaśnia, że ludzie, nawet bliscy, w dużej mierze są dla niego wymienni i nieistotni. Now we can just slip into the place of our dead selves.
this reality, and everything will be fine. We're not skipping a beat, Morty. Now help me with these bodies.